Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś chciałbym poruszyć temat, który pojawia się w Państwa zapytaniach kierowanych do gazety, a również w trakcie spotkań, a mianowicie coraz częściej pojawiają się sytuacje, w których osoby najbliższe, często są to osoby starsze lub też młodzież, zaciągają zobowiązania, biorą kredyty w bankach, parabankach lub też pożyczki indywidualne i praktycznie już w samym początku nie mają możliwości spłacenia tego, tej pożyczki. Często jest tak, że bądź to z własnej inicjatywy, bądź przy namowie jakichś osób znajomych lub też osób, które znają, a są nierzeczliwe, które mają ten dar, że w w jakiś sposób namówią, czyli jak to w języku prawniczym, karnym mówię, podżegają do wzięcia kredytu, pożyczki. Te osoby taką pożyczkę uzyskują i w zasadzie ich rola na tym się kończy, ponieważ z jednej strony nie mają możliwości spłacenia, lub ta możliwość jest w znacznym stopniu ograniczona, gdyż posiadają bądź to rentę, bądź świadczenie emerytalne w określonej, w określonej wysokości, co powoduje, iż tak się zadłużają, że praktycznie nie są w stanie spłacić, bo nie chodzi to o jedną pożyczkę, jeden kredyt, są to częstokroć sytuacje, które powtarzają się. I Państwo pytacie się mnie, czy można unieważnić tego typu czynność prawną, a czynnością prawną jest właśnie złożenie oświadczenia o zawarciu umowy kredytowej lub zawarciu umowy pożyczki, z treści której no, osoba biorąca kredyt, pożyczkę zobowiązuje się w zamian za to, że otrzymała gotówkę, w określonych terminach spłacać wraz z należnymi odsetkami. Proszę Państwa, Ogólna zasada jest, dopóki ta osoba jest pełnoletnia, nie jest w jakikolwiek sposób ograniczona prawnie, o czym za chwileczkę powiem, to ona odpowiada za swoje czynności związane z wzięciem pożyczki. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj należałoby sprawę. Czysto na płaszczyźnie prawnej rozpo, rozpoznawać dwukierunkowo. Pierwsza rzecz to jest odpowiedzialność cywilna, czyli taka osoba, która zobowiązała się do wzięcia kredytu i spłacania należności w związku z tym, z określonymi należnościami, odsetkami, ona jest zobowiązana do spłaty, czyli wierzyciel w postaci banku lub innej instytucji finansowej może żądać. W drodze procesu cywilnego, spłaty należności za wzięty kredyt lub pożyczkę. Z drugiej strony mamy do czynienia też z odpowiedzialnością karną, dlatego że tutaj również zachodzą znamiona czynu przestępczego, a mianowicie jeżeli dana osoba w chwili brania pożyczki w zasadzie nie była w stanie, Spłacać należności wraz z odsetkami, czyli de facto dopuściła się wyłudzenia tejże należności. Już nie wspomnę, jeżeli posługiwała się dokumentacją, czyli zaświadczeniami, które potwierdzały nieprawdę, a w oparciu o który kredyt został przyznany, a następnie wypłacony, to w takich sytuacjach możemy również mówić, nie mówię, Zawsze, ale w większości przypadków mówić również o odpowiedzialności z tytułu przestępstwa, wyłudzenia kredytu z instytucji finansowej. Ale kwestią jest istotną, co robić, jeżeli okaże się, że jakaś osoba, no, z różnych względów, z własnej inicjatywy lub poprzez namowę jakichś innych osób, Bierze te, te, te kredyty, te pożyczki, czy możemy w jakikolwiek sposób się zabezpieczyć lub zabezpieczyć tą osobę przed tym, żeby tak nie postępowała. Proszę Państwa, kodeks cywilny przewiduje instytucję ubezwłasnowolnienia. I jest to instytucja, w oparciu o którą, jeżeli w drodze postępowania sądowego, a takie postępowanie toczy się przed sądem okręgowym, i sąd rozstrzygnie. Że dana osoba jest ubezwłasnowolniona, wówczas czynności prawne z udziałem takiej osoby są nieskuteczne. Kodeks cywilny przewiduje, że w sytuacji choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innych zakłóceń psychicznych, a w szczególności pijaństwa, narkomanii, ale również dotyczy to innych, w cudzysłowie, nałogów, no, typu yy, wpadnięcie w nauk hazardu i yy, osoby najbliższe, jeżeli stwierdzą, że yy, taka osoba w wyniku no, no, takiej dysfunkcji zachowuje się i działa nierozważnie, mogą wystąpić do sądu okręgowego właśnie z wnioskiem, aby taką osobę ubezwłasnowolnić. Jak mówiłem wcześniej, czynność prawna z udziałem takiej osoby jest nieważna. Czyli w sytuacji, kiedy dana osoba wzięła kredyt, wzięła pożyczkę, czyli zawarła umowy tego typu, sąd na podstawie przepisu artykułu 14 Kodeksu Cywilnego, który brzmi: czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. Gdyż osoba, która jest całkowicie ubezwłasnowolniona, nie ma zdolności do czynności prawnej i traktuje ją się ją w ten sposób jak osobę no, taką nieletnią, małoletnią, czyli taką osobę, która ma mniej niż 13 lat, czyli praktycznie traktujemy jak dziecko. I w związku z tym no, dziecko nie może skutecznie zawierać umów cywilnoprawnych. Po ukończeniu 13 lat może zawierać, no to są drobne umowy takiego dnia codziennego nazwijmy, kupić bułkę w sklepie, orężadę, napój. Takie czynności może dokonywać, ale czynności, które mają charakter taki poważniejszy, takie osoby zawierać umów nie mogą. Choćby były właścicielami na przykład w wyniku spadkobrania 12-latek czy 14-latek jest właścicielem dużej nieruchomości, kamienicy, ale bez zgody z sądu taka osoba nie może skutecznie zbyć swego majątku. I właśnie to samo dotyczy osób ubezwłasnowolnionych, czyli czynność prawna osoby ubezwłasnowolnionej jest nieważna. I w, taki, w takiej sytuacji, jeżeli przed sądem, sądem okręgowym, yy, otrzyma, yy, otrzymamy takie rozstrzygnięcie o bezwłasnowolnieniu, wtedy w oparciu o takie rozstrzygnięcie, takie postanowienie sądu yy, i ewentualnym roszczeniu o zwrot yy, kredytu, pożyczki, można skutecznie się bronić prze, yy, w ten sposób, że ta czynność była nieważna, w związku z tym ta osoba odpowiedzialności nie ponosi. W zasadzie jest to jedyna droga, yy, którą możemy w jakikolwiek sposób zabezpieczyć się przed tym, iż osoby no, nieodpowiedzialne yy, lub z innych powodów, tu w szczególności z powodów yy, chorobowych, yy, dokonują tego ty te typu czynności. Możemy skutecznie jak gdyby, kasować i unieważniać czynności, które yy, taka osoba dokonała. Dlatego mówię, zwróćmy na to uwagę, jest to jedyna droga, czyli droga sądowa, która w jakikolwiek sposób może zabezpieczyć tego typu zachowania osoby dotkniętej zazwyczaj chorobą. Dziękuję za uwagę, zapraszam na następny program.